Halo, halo. O, dobry wieczór wszystkim. Chciałyśmy Was serdecznie powitać na naszym live'ie z okazji 4. rocznicy. My nazywamy się Milky Way Heroes i dla tych, co nie wiedzą, a może i wiedzą, ale też warto o tym wspomnieć, jesteśmy grupą, która wciela się w postacie z Love Life Sunshine. Cóż, jest nam bardzo miło, że w ogóle przyszliście w tak okazałym gronie. Chciałam też jeszcze wspomnieć o tym, że występujemy z piosenką otwierającą Happy Party Train również w strojach z tej piosenki, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne z uwagi na to, że nazwa naszego live'a to Sentimental Winter. No i jakby nie patrzeć, jest to dla nas bardzo sentymentalne, ponieważ dokładnie 4 lata temu grupa miała swój debiut właśnie z tą piosenką oraz w tych strojach. Spokojnie, spłaczemy się jeszcze później. Jeszcze nie teraz, do makijażu. Także możemy chyba przejść do przedstawień. Także oddaję głos koleżankom. Koleżankom? No i spadło na mnie, że jestem pierwsza. Ja jestem Sorry. I występuję dzisiaj jako Daya Krosela. Wcześniej można było mnie zobaczyć jako Hanamaru. Ale czemu jestem Dayo, to opowiem później, więc poczekajcie. I ja mówię Dayaho, wy mówicie Dayaho! Bubu, Dysła! Co tak cicho? Dayaho! Zacząć live, żebym ja nie musiała. Dobra, ja zacznę od przywitania, tak na zmianę trochę. Wiecie, jak Chica sobie krzyczy kankan mikan? Odkrzykniecie mi też kankan mikan? Poczekaj, jeszcze nie wołałam. I jak krzyczmy trzeci raz kankan mikan długo, to musicie Mika un krzyknąć, dobra? Czaimy? Tylko jedna zaangażowana, czaimy? Super! Kanka! Mika! Kanka! Mika! Kanka! Mika! Dobra, ekstra. Więc jestem w Pinku, występuję jako Chica Takami i 4 lata temu jako jedyna z moich koleżanek występowałam już w tym stroju raz, jak na inną postać. No nie w tym, ale w takim podobnym do innego tam. Więc wiecie, dla mnie to jest najbardziej sentymentalne przeżycie, występowanie z tym znowu. Ale no, mam nadzieję, że się Wam będzie podobał nasz występ i cieszę się, że przyszliście. Bardzo dziękuję! A więc ja krzyczę cała naprzód, a Wy krzyczcie Yosoro. Dobra! A? To był test. Ohayoshiko i wtedy ja mówię Dakara Yohane yo. Możemy zacząć? Ohayohane! Ohayoshiko! Dakara Yohane yo! Pium!
dziękuję za wieczory i przekazuję ludziom. Dobry wieczór, Remko. Razem ze mną powtórzycie teraz? Shiny. Shiny! And lock on! Nazywam się Charlotte i odgrywam rolę Marii O'Hara, jak widać. Dziękuję, dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Ja jestem Usagi i dzisiaj chciałam się poznać Rubik Kurosawy. I moje przywitanie to jest Gamba Rubi. Ja zaczynam Gamba, a my wszyscy krzyczymy Rubi. To Gamba Rubi! Dziękuję. Teraz przekazuję. Cześć wszystkim, ja jestem Shio i dzisiaj jestem tutaj jako Riko Sakurauchi. Albo ser Kurauchi. Kto wie, ten wie, dowiecie się później. Tak. O Jezus Maria, przepraszam. Tak, więc teraz zestrzelę was wszystkich moim Riko Chandraisa! Tak, dziękuję. Dobrze, to teraz zapraszamy was na kolejną piosenkę, którą jest Alozara Jumping Head. Yeah.
Bye.
Yeah.
czemu to jest, dlaczego, co w ogóle, co się dzieje. Otóż historia jest taka, że bardzo lubię ser. Tak? Mam nietolerancję laktozy, ale czy to mi przeszkadza w jedzeniu sera? Otóż nie. No i tak sobie pomyślałyśmy, że skoro... Tak, więc jeśli macie w głowie pytanie, kto stworzył to niesamowite arcydzieło, jest to oczywiście najpiękniejsza na świecie, najcudowniejsza Sori. Tak, więc jeśli może ktoś z was chciałby kupić tego plina, to teraz jest na to okazja. Kto da więcej? Kto da więcej? Wywoławcza 21-37, kto da więcej? Ile? Jeszcze raz? 21, 38, kto da więcej? 49, kto da więcej? Oddam duszę. Przykro mi, 49, kto da najwięcej? 5 dych, proszę bardzo. Ja biegnę. Jeszcze raz? Na pani córkę. Nie masz. 50 złotych, na razie wygrywa, moi drodzy. Na parą córkę daj mi. Każdy z nas ma. Ale to jest poważna licytacja. Jeżeli licytujecie, to będziecie musieli to kupić. Tak tylko uprzedzam, to jest faktycznie na sprzedaż. No tutaj pani już duszę chciała oddać na pani 420, no ja bym się zastanawiała. Cenisz się na ile, moja droga? Bo to jest ważne pytanie, na ile się cenisz? Ale to też jest bezcenne. Stówki mogę dać. Stówki czy stówkę? To nie. Dobrze, czyli wygrałem 50 zł. Tak, po raz pierwszy, po raz drugi, 51. 50. 60 zł. 70 zł. 90 zł. 90 zł po raz pierwszy. Po raz drugi. No ja nie wiem. 150 zł. Yeah!
Kochani, pora na ulubiony moment każdego, czyli rzeczy stanu. Robimy losy tanko. Przyszykujcie, proszę, swoje losy. To jest ten moment. Dobrze. Proszę, Kanan, oto twoja paczuszka. No co ty mówisz? No jak to? Trzeba się upomnieć. Siedzisz obok nas cały dzień i nie wiesz? No wiesz. Dostaniesz fotokartę jako rekompensatę. To ja zdaję, proszę. To jest Hanama. Dobrze. Od kogo zaczynamy? Dobrze, uwaga, to ja mam anegdotę. No więc jak mówiłam, ja wcześniej byłam Hanama. I teraz powiem wam, dlaczego jestem Dają. Więc na ostatnim remkonie, 2 lata temu, to ja wygrałam na loterii paczkę z Dają. Więc wiecie, może to to zaczynamy w takim razie od Dai. Patrzymy, kto będzie naszą nową Dają. Daja, zamknij oczka. Nie podglądaj. Uwaga, uwaga. Jak numer? 9. Uwaga, zapraszam osobę z numerkiem 9. Zostaje w próbie. No dobrze, no to w takim razie daję, idzie do Daino. Jak się cieszy. Ja mogę wziąć! Wziąć! To nie jest sprawiedliwe. To jeszcze raz. Jeszcze raz. Uwaga. Dwa. Dwa. Numerek dwa. Dwa, dwa, dwa. No nie żartujcie sobie nawet, bo jesteście smarty. Ujka. Jeszcze jedna. Jeszcze jeden. Jeszcze jedna. Widzicie, jak ta postać się nie trzyma. Do trzech razy. Jest dwójeczka? A, okej. Okay. To poczekaj, daję. Poczekaj, słucham. Ja podejdę, no. Spokojnie, siedź, nie przejmuj się. Przykro mi. Numerek dostał każdy, to zakupił coś na stoisku. Powody każdy, no. Jak się śpi i się wydaje 160 zł na fotokarty i się nie pilnujesz, się dostaje. Numerek, to się nie dostaje, no to wybacz, no. Uwaga, do trzech razy sztuka daję. Wierzę w ciebie. Szczęśliwa trzynastka. Jest! Tokio, mówiłam ci już, że to będzie Sorry Studio, tak? Zakładaj perukę. Podaj. Będziecie na live. Dobrze, teraz Kanan. Zamknij oczka. Ja boję się, że ona się stresuje. Ale nie mnie, tylko tutaj. Uwaga. Ja nie wiem, który z... Kto to pisał? To jest 8, dobrze. Uwaga, numer 8! To jest za 8. To jest za 9. Nie, no tak to nie ma. Już? Dobrze. Gratulujemy. Dobrze. I teraz zapraszamy Hana Maru. Jeszcze poprzypinkę, dobrze? Dobrze.
poza Tokio, bo nie wiem, czy zasłuży. Grałam! Ej, dobra, ale jak... Po co ja to zrobię? Teraz nie wiem. Dziękujemy. Zrobię wyłapy, to patrzcie, jak się wyłapy. Grałam. O my God, o my God, o my God! Przyjąłeś za mnie! Za mnie też! Mówiłeś do was wszystkich! Jak to jest? Dobra! Jestem za. Let's
teraz cichutko. Kto chce dostać prezent naszych małych demonic? Głośniej! Oj, chyba to było słabe przywołanie. Dobrze, dziewczyny, pokażcie, jak zrobić przywoływanie w stylu Jośko. Pokażcie im pozę Jośko. A teraz wszyscy... O, udało się! Ej, ty kosza po woreczek. Jak się bawić się? Myślę, że jesteście tak samo zmęczeni jak my. Witamy. Witamy. Od kogo zaczynamy? Oj, to musicie krzyknieć. Krzyknąć. Shiny! Shiny! Dobrze, losuj. Moją gwiazdeczką zostaje numer 4. Nie ma litości, jak są walentynki. That's gay, that's very gay. That's very gay. 25! Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale to jest pierwsza Ricoscopy Party Train. I to nie było. Także gratulujemy. Nie zadziała. Dobrze. Dobrze. Mari wybagała na mnie, bym was nie męczyła. To już Jośka bez żadnych emocji. O, sorry, chyba źle powiedziałam. Numer 3.
Gongxi Fa Cai, czyli szczęśliwego nowego chińskiego roku. Niestety no, nie zdążyliśmy na luty, początek lutego, ale myślę, że jeszcze możemy się cieszyć rokiem tygrysa. Jak to dziewczęta, mimo że Dragon Rider pokazywały, jakimi są tygrysice. To jest taki... A więc może, skoro jesteś pomógł, nie? Uwaga, no dawaj, numerek 11. Wow! Także cieszcie się, że jesteście po raz ostatni. Dochodząc do tego, nie zobaczycie już mniej Candy na live'ach. Ale zostajemy w grupie i będziemy nagrywać tak raz na jakiś czas z dziewczynami jakieś aqua. Dokładnie, dlatego na live'y wszyscy tam obok się, się trzymacie za ręce, stoi pomiędzy wami, czuję się źle z tym. O, dobrze, okej. Okay. Możemy wszystkie się złapać za rączki. Także to będzie nasz ostatni występ, przynajmniej w takiej formie, jak teraz widzicie, jako Aqua. I zatańczymy teraz ostatnie dwie piosenki, które myślę są dość sentymentalne też dla nas. I będzie to Water Blooming World.
Thank you.
byliście tak cudowną widownią na tym ostatnim live'ie. Kochamy występować i chciałybyśmy robić to więcej, ale wiecie jak jest, ciężko, niełatwo w życiu. Także mamy nadzieję, że chociaż będziecie obserwować to, co robimy w internecie. Dobrze. Zostałam poproszona dzisiaj o taką małą przysługę dla jednego z naszych kolegów, ponieważ okazało się, że nasz dobry znajomy, który wiele nam pomaga zresztą też w naszych występach, ma urodziny. I mamy kupione dla niego z tej okazji ciasteczko. Zapraszamy. To Senku. Senk nam. Chcesz coś powiedzieć? Tak, jestem. Nie, tego nie przeczytałem. Tu jest napisane, że jestem Senk. I to jest prawda. Dobrze, więc jak widzicie w takim sentymentalnym dla nas momencie, nasz kolega poprosił nas o zorganizowanie urodzin dla innego naszego kolegi. Uważam to za ironię losu. I znicz jest także prawdopodobnie dla nas. A śmieszne było kisyki Hikaru, co? Chciałybyśmy zakończyć. A jeszcze nie? Same niespodzianki, naprawdę. Ja już chcę tutaj kończyć. Właśnie nie śpieszę do tego końca. Aaa, celebracja! Spokojnie, to tradycja. Na ostatnim rękonie też tak było. Dosłownie tak samo. Tylko wtedy nie miałyśmy swojego pikła. No tak samo chodzi! Mario Kara! Posprzątamy. Dobrze, posprzątamy, żeby helperzy nie musieli, przepraszamy. To za te 3 lata No nie, jej 3. Ja tutaj dotrwałam tylko do tego. Dobrze, w każdym razie to będzie tyle. Dziękujemy wam bardzo, że przyszliście i dziękujemy wam za bycie z nami i cieszymy się, że przyszliście na tego ostatniego live'a. Będziemy tutaj przez chwilę dostępne, jakby ktoś chciał sobie zrobić zdjęcia z naszymi zapłakanymi twarzami. I tyle. Dziękujemy bardzo wam.